Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Znowu chciałbym się skupić troszeczkę na sztuce renesansowej, ale tym razem trochę bardziej w takim kontekście pewnych przekształceń, pewnych zmian, pewnych takich bardzo nieoczywistych inspiracji, które gdzieś tam z tej sztuki renesansu się zrodziły. I chciałbym, żebyście może z dzisiejszej lekcji wynieśli świadomość tego, że sztuka renesansu jest sztuką, która jest bardzo, bardzo rozmaicie interpretowana, która w zasadzie do dzisiaj jest takim żywym punktem odniesienia. I nawet jeżeli czasami te interpretacje tej sztuki renesansowej nie za bardzo nam się mogą podobać, nie za bardzo nam się podobają, to przynajmniej powinno dawać nam do myślenia. Zacznijmy od pierwowzoru tego, o czym dzisiaj chciałem z Wami rozmawiać, a mianowicie od tej damy. Ja się tak przybliżam do Was, nie pamiętając ciągle, że mam... mam Zooma, proszę bardzo. Tutaj jest ta Pani. Niewiele to daje. Musicie sobie zobaczyć w podręczniku. Ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście musicie, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby był ktoś, kto nie zna tego obrazu, który Wam przed chwilą pokazałem. Jakbym prosił teraz o podniesienie ręki, kto z Was przynajmniej z reprodukcji zna Mona Lizę, no to prawdopodobnie podniosłyby się wszystkie ręce. Niestety pracujemy zdalnie, więc takich rąk tutaj nie będę widział. I teraz rzeczywiście troszeczkę o tym obrazie, troszeczkę o Mona Lizie. Mona Liza oczywiście jest autorstwa Leonardo da Vinci. Jest prawdopodobnie najsłynniejszym obrazem świata. Została namalowana w roku 1506 roku. Została namalowana na desce topolowej i nie jest zbyt dużych rozmiarów. Dzisiaj znajduje się w Luwrze, jest w takim szalenie wyeksponowanym miejscu, jest za taką bardzo grubą szybą z pancernego szkła, która to szyba ma ją chronić nawet nie tyle przed kradzieżą, co przed zniszczeniem, ale nie, że ktoś tam się rzuci na nią i ją gdzieś tam poharata, tylko raczej chodzi o niszczenie przy pomocy aparatów fotograficznych, ponieważ w Luwrze, jak w każdym jednym szanującym się muzeum sztuki, obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej, no ale oczywiście w przypadku tak słynnego obrazu, jakim jest Mona Liza, to było nie do utrzymania. No więc dyrekcja Luwru zdecydowała się, żeby zabezpieczyć ją w ten sposób, ponieważ no, takie grube szkło chroni jakieś tam przed działaniem tego światła. No i rzeczywiście ona sobie gdzieś tam jest, tak? Mona Liza jest obrazem, który jest w zasadzie bezcenny. To znaczy chyba nie ma możliwości, żeby ją ukraść i spróbować komuś sprzedać. Ona po prostu nie ma swojej ceny aukcyjnej, to mi się wydaje. Chociaż pewnie są jacyś specjaliści, którzy ją gdzieś tam są w stanie wycenić. Co nie zmienia faktu, mówię tutaj tu anegdotycznie, że Mona Liza była kiedyś ukradziona. To zdarzyło się jeszcze przed drugą, a może nawet przed pierwszą wojną światową. No i znalazł się taki jeden spryszerz, który ją wziął, wyharatał z Luwru i wyniósł, mimo tego, że tutaj, jak mówimy, kawałek jednak topolowej deski jest. Jeżeli Wam to opowiadałem, to przepraszam, ale lubię tę anegdotę, więc opowiadam ją po raz drugi. I on ją wyniósł, on był Włochem, ten człowiek, który to zrobił. Pracował zresztą w Luwrze, z tego co pamiętam. I on ją wywiózł do Włoch i tutaj popełnił zasadniczy strategiczny błąd. To znaczy zamiast spokojnie sobie przejechać przez całe te Włochy na Sycylię
i tam spróbować opchnąć Mona Lizę jakiemuś bajecznie bogatemu ojcu chrzestnemu jakiejś rodziny na filmie, co może by się mu nawet udało, to on zachował się w sposób zupełnie szalony i postanowił ją sprzedać Galerii Uffizi, czyli jednej z najbardziej znanych galerii malarstwa na świecie. On wskutek gładki do przewidzenia został zatrzymany i aresztowany. Natomiast on wybrał sobie przed sądem bardzo ciekawą linię obrony, a mianowicie stwierdził, że on nie działał z pobudek finansowych, nie działał z chęci zysku, tylko on działał z pobudek patriotycznych. Jako Włoch chciał, żeby obraz przedstawiający Włoszkę, namalowany przez Włocha, trafił do Florencji, trafił do miejsca, do którego jego zdaniem powinien należeć, bo stał się skarbem kultury włoskiej i dziedzictwem narodu włoskiego. No i żeby było zabawniej, sąd, nawet jeżeli nie całkiem mu wierzył, to potraktował go w sposób bardzo ulgowy, bo człowiek, który ukradł Mona Lizę, spędził w więzieniu parę miesięcy, dostał jakiś bardzo niski wyrok z tego, co pamiętam. No więc to taka sobie zabawna historia. No jest jeszcze z Mona Lizą, oczywiście jest mnóstwo jakichś takich dziwnych historii. Paręnaście lat temu absolutne rekordy popularności na całym świecie była powieść takiego, tak naprawdę to taki producent literacki, to moim zdaniem nie jest żaden wielki pisarz, facet nazywał się Dan Brown. I on opublikował taką książkę zatytułowaną Kod Leonardo da Vinci, która w takiej bardzo sensacyjnej fabule próbowała rzeczywiście wskazać, że tam na obrazach Leonardo da Vinci zawarty jest właśnie jakiś sekretny kod, który prowadzi do jakiejś straszliwej tajemnicy. Z tego co pamiętam, chodziło o to, że tą tajemnicą, której strzeże pewien taki super sekretny zakręt, taka loża, do której należał również Leonardo da Vinci, polega na tym, że Jezus miał dzieci z Marią Magdaleną i w związku z tym potomkowi Jezusowi odbyli się. No więc taka sobie to była skazana na sukces, no bo mamy spisek, mamy taki wątek antyklerykalny, mamy jakieś tajemnice, mamy jakieś tajne loże i tak dalej, i tak dalej. No, te wielutne bzdury, to co pan Dan Brown powypisywał, zresztą twierdzą, że on pisze absolutnie prawdę, no ale to bardzo prędko się okazało, że on tam sporo rzeczy wymyślał tak naprawdę, albo po prostu ponaciągał i nadinterpretował pewne fakty, co nie zmienia faktu, że podobno w pewnym momencie przed Louvrem można sobie było nabyć takie mini przewodniczki, które zwiedzającym Louvre pozwalały orientować się w tym, co też tak naprawdę jest na Mona Lizie namalowane, żeby zdekodować te wszystkie jakieś takie dziwne historie. No ale dobra, okej, okay, no to zostawiamy sobie na tego. Obraz jest wystarczająco tajemniczy sam sobie, to znaczy on jest tajemniczy z wielu różnych względów. Między innymi tajemnicą jest, dlaczego ten, który zamawiał ten obraz i który chciał, żeby Leonardo da Vinci namalował mu jego żonę, dlaczego on ostatecznie tego obrazu nie kupił. Bo ten obraz, który dzisiaj jest bezcenny, jest uważany za najcenniejszy obraz w historii malarstwa, no przynajmniej zachodniego, a może również światowego, on swojemu pierwszemu nabywcy się nie spodobał. Nie został przez niego kupiony. I Mona Lisa Gioconda, bo ona tak naprawdę się nazywała, nie trafiła tam, gdzie miała na początku trafić. Natomiast Leonardo da Vinci bardzo ten obraz lubił. Co jest o tyle ciekawe, że Leonardo da Vinci tak naprawdę wcale nie uważał się za malarza. Zachował się taki dokument, taki rodzaj jakiegoś curriculum vitae Leonardo, gdzie on, powiedzielibyśmy dzisiaj, aplikował o jakąś pracę u jakiegoś tam mecenasa, jeśli nie pamiętam dokładnie o kogo chodziło. I z tego co pamiętam, to on wymieniał tam w tym swoim CV, czym on się zajmuje i tak przed kolejności ważności. I zdaje się, że bycie malarzem wymienił na jakimś zaszczytnym, którymś tam nastym albo nawet którymś dziesiątym miejscu. To nie za bardzo się czuł malarzem. Ale Mona Lizę bardzo lubił. I też w zasadzie nie wiemy, dlaczego aż tak strasznie nie lubił, ale faktem jest, że on wszędzie woził ze sobą. On prowadził dosyć ruchliwy tryb życia.
że od paru lat mamy w Polsce doskonałą biografię Leonardo da Vinci, fascynująca książka, oczywiście kapitalny życiorys, napisana przez tego samego faceta, który napisał życiorys Steve'a Jobsa, więc taka solidna rzeczywiście firma. I w tym swoim ruchliwym życiu rzeczywiście Leonardo da Vinci Mona Lizę zawsze ze sobą wrócił. No tak czy inaczej rzeczywiście obraz taki to wygląda mnie tak, dość tajemniczy. I teraz tajemniczość tego obrazu dotyczy również warsztatu, bo tutaj od razu mówię o takich charakterystycznych cechach malarstwa Leonarda, a mianowicie o tym, że obrazy Leonarda sprawiają wrażenie takich przymglonów. Zawsze jak się ogląda obrazy Leonarda, wszystko jedno, czy to będzie ten obraz, czy to będzie zwiastowanie, czy to będzie Święta Anna Samotrze, czy to są moje ulubione obrazy Leonarda, zwłaszcza Święta Anna Samotrze, uważam, że razem, zresztą chyba wam go pokazywałem, to mamy takie wrażenie, że to są obrazy takie zamglone, że one są za taką lekką mgłą. I to jest efekt zamierzony przez Leonarda. Dlatego, że on oprócz tego, że był malarzem, to był również no, człowiekiem nauki, byśmy powiedzieli, i fascynował się fizyką, fascynował się optyką. I on zrozumiał, czy on, jak nikt inny, mówiłem wam na poprzedniej lekcji, że renesans odkrył dla siebie głębie przedstawienia, odkrył dla siebie perspektywę. I z tego punktu widzenia Mona Lisa jest takim obrazem typowo renesansowym. To znaczy to, co jest bliżej, jest większe, to, co jest dalej, jest mniejsze. I coraz mniejsze, i coraz mniejsze, ale wreszcie znika. Ale ważne jest to, w jaki sposób znika. Po pierwsze znika dlatego, że im dalej patrzymy w głąb obrazu, tym bardziej pogłębia się ta mgła. I to jest ta słynna technika Leonarda, którą nazywamy z włoska sfumato, czyli właśnie przymglenie. I u Leonarda, Leonardo rozumował w ten sposób, że im coś jest dalej, tym jest bardziej przymglone, dlatego że mniej wyraźnie to widzi. A dodatkowo jeszcze zmieniają się barwy. Barwy stają się coraz bardziej monochromatyczne, wpadają coraz bardziej w odcienie takiego niebieskiego, jakiegoś takiego sinego. I to też Leonardo wykombinował, że w ten sposób działa nasze oko, że my tak właśnie odbieramy barwy. I coś jest dalsze, tym bardziej staje się właśnie takie niebiesko-sino-błękitnawe, byśmy powiedzieli. Tak? No i oczywiście pozostaje jeszcze tajemnica tego słynnego uśmiechu Giocondy. Dlaczego jest tak, że jak patrzymy jej w oczy, to ona się uśmiecha, a jak patrzymy jej na usta, to się przestaje uśmiechać. Jedna z teorii jest taka, że Leonardo doskonale wiedział, że my środkiem oka lepiej widzimy to, co jest jasne, a bokiem oka lepiej widzimy to, co jest ciemne. I wykombinował to w ten sposób, że usta Giocondy, one się nie uśmiechają, ale one są jasne. Więc jak patrzymy na nie prosto, na te usta, to widzimy najlepiej to, co jest jasne i one się nie uśmiechają. Ale jak popatrzymy jej w oczy, to kątem oka widzimy cienie dookoła jej ust, a cienie się uśmiechają. I w związku z tym wtedy mamy większe wrażenie uśmiechu. No dobra, ale to wszystko Mona Lisa. Ważna sprawa. Moi drodzy. Kartujemy sobie podręcznik, otwieramy go sobie troszeczkę dalej. I proszę Państwa, właśnie miałem zaznaczenie, to sobie zamknąłem. Brawo ja. O, jest. Proszę bardzo. Mona Lisa. Niezłe, co? Jean-Michela Basquiat. Dzisiaj Jean-Michel Basquiat jest troszeczkę mniej znanym artystą, ale on ma zapewnione miejsce w historii sztuki. Bardzo ważne i bardzo istotne. Był Amerykaninem, ale samo jego imię i nazwisko, Jean-Michel Basquiat, brzmi nam bardzo po francusku. I rzeczywiście to jest imię i nazwisko francuskie. On nie był z pochodzenia Francuzem, on był takim mischungiem haitańsko-perterykańskim. No więc w latach, kiedy on dorastał, to były lata 60., lata 70., mieszkał w Nowym Jorku,
to takie pochodzenie skazywało go w zasadzie na taki mniej lub bardziej wyraźny, ale jednak margines społeczny. Może Bastien nie pochodził z całkowitego marginesu społecznego, ale na pewno takie bardzo brutalne wtedy życie nowojorskiej ulicy znał bardzo dobrze. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I rzeczywiście jest tak, że Basquiat bardzo wcześnie zaczął się interesować malarstwem. On już jako młody człowiek zdradzał takie fascynacje malarskie. Jedna z legend głosi, że zaczęło się od podręcznika anatomii. On dostał od swojej matki, w momencie jak był w szpitalu po wypadku samochodowym, dostał podręcznik anatomii, taki dosyć popularny wtedy. I Basquiata mniej zainteresowała ta strona naukowa tego podręcznika do anatomii, co bardziej rysunki, to w jaki sposób to jest namalowane. Co wtedy miał, chyba nie miał 10 lat, więc też trudno, żeby się interesował biologią w taki sposób, jak wy na przykład się interesujecie. Bardziej interesowało go same rysunki, same malarstwo. I on gdzieś tam rzeczywiście tym malarstwem trochę się zajmował, ale przez długi czas w ogóle nie istniał jako malarz. Jako kilkunastolatek wyprowadził się z domu, zaczął żyć z przyjaciółmi w jakichś tam wynajmowanych mieszkaniach, gdzieś tam w Skłota, gdzieś tam trochę na ulicy. Zajmował się dorywczymi jakimiś takimi pracami, trochę muzykował w jakimś takim alternatywnym zespole i robił jakieś nabryki na koszulki, jakieś tego typu historie. I zaczął też wtedy malować. Został dość nieoczekiwanie odkryty pod koniec lat 70. bodaj. I zaczął być znanym malarzem. Wtedy te jego obrazy zostały rzeczywiście gdzieś tam wyniesione do rangi sztuki. I to spowodowało, że zainteresował się nim taki guru amerykańskiego malarstwa, powiedzielibyśmy, antysystemowego, czyli Andy Warhol, tak, przedstawiciel Kobachu. I rzeczywiście on gdzieś tam bardzo mocno ciągnął Basquiata w swoją orbitę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Michel Basquiat niestety był bardzo mocno uzależniony od heroiny. No i rzeczywiście ta jego twórczość taka dojrzała, czyli te lata 80. powiedzmy sobie, kiedy on rzeczywiście był na topie. No dla niego bycie na topie oznaczało też dostęp do pieniędzy, a dostęp do pieniędzy oznaczał dostęp do narkotyków. No i prawda jest taka, że on umiera bardzo młodo, bo on umiera w 88 roku, kiedy nie przekroczył jeszcze 30. No i umiera skutkiem przydatkowania heroiny, więc taka w gruncie rzeczy bardzo smutna historia. I teraz, proszę Państwa, Mona Lizę Basquiata. Pierwsze, co zwraca naszą uwagę, to oczywiście to, że ten obraz jest bardzo wulgarny, bardzo dosadną parodią Mona Lizy. Że on jest rzeczywiście ten pierwowzór, taki szacowny, taki wielki, taki elitarny. On został rzeczywiście sprowadzony do poziomu jakiegoś bazgrowu. On tak naprawdę został sprowadzony do poziomu dosłownie i w przenośni ulicy. I to jest bardzo charakterystyczna cecha malarstwa Basquiata, ponieważ Basquiat zaczynał jako graficiarz. My dzisiaj żyjemy w takich czasach, że chyba już nie mamy żadnej wątpliwości, że grafiki, czy szerzej tak zwany street art, że to jest sztuka, tak? Oczywiście no, trudno nazwać sztuką, kiedy ktoś na przykład, nie wiem, tam pisze Wisła Panu albo Wisła, tutaj jakiś wyraz bardzo wulgarny pada, no trudno uznać to za sztukę, tak? No, to jest jakaś taka ekspresja, tak? Natomiast w przypadku Basquiata, Basquiat był jednym z tych, którzy torowali grafiki, drogę do bycia prawdziwą sztuką. My mniej więcej gdzieś tam po Banksy, tak rozpoznajemy Stiga jako taką pełnoprawną sztukę. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że Basquiat jest dużo, dużo przed Banksy, tak? I to jest bardzo charakterystyczne, w ogóle bardzo często dla nowoczesnej sztuki, że ta sztuka zrywa z elitarnością, zrywa z muzeum, w ogóle z przestrzenią idzie i wyprowadza się na ulicę.
że ta sztuka bardzo często manifestuje również swoją taką lewicową, a może nawet lewacką, taką anarchistyczną przynależność, właśnie przez to, że rezygnuje z instytucji muzeum. To jest obraz, który już jest namalowany do muzeum, to żeby było jasne. Natomiast jest to obraz, który wykorzystuje taką bardzo charakterystyczną ekspresję uliczną, bo tak jak wam powiedziałem, basket zaczynał od bazgrolenia po murach. Czasami to były takie pojedyncze hasła, takie właśnie anarchizujące lewackie. On je podpisywał samą. To był skrót od same old shit, czyli no, znacie angielski, nie tyle, że nie muszę zrozumieć. Natomiast rzeczywiście to jest pierwsza charakterystyczna cecha. Sprowadzenie sztuki wysokiej do poziomu takiego ulicznego rynsztoka. Sprawienie, że ona staje się rzeczywiście taka uliczna bardzo mocno. A to powoduje, że przestaje działać rozróżnienie na sztukę wysoką i na sztukę popularną. I to jest też bardzo charakterystyczne dla sztuki nowoczesnej, no bo też żyjemy w takich czasach, kiedy nie mamy wątpliwości, że komiksy, na przykład Franka Millera, albo muzyka popularna, tak, czy muzyka rockowa, ale również film animowany, na przykład filmy anime Hayao Miyazakiego. Mamy wątpliwości, że to jest taka pełnoprawna sztuka, ale nie jesteśmy w stanie zadecydować, czy to jest sztuka, którą kiedyś nazwalibyśmy sztuką wysoką, czy to jest sztuka popularna. I tutaj mamy taki drugi problem, tak? Dla Basquiata bardzo ważnym takim żywiołem, w którym on uprawiał swoją sztukę, jest również komiks. Sztuka popularna, czy to zaraz powiem, czy to jeszcze się na tym obrazie pojawia. Więc to jest jakby taka druga charakterystyczna rzecz. Trzecia charakterystyczna rzecz to jest taka, że sztuka przede wszystkim jest ekspresją takich furiackich emocji, które za nic mają sobie jakieś obowiązujące kanony piękna. Nie ma wątpliwości, że ta Mona Lisa, co by o niej nie sądzić, no ona jest taka dziko ekspresyjna. I rzeczywiście czasami się próbuje Basquiata upchnąć w taki nurt sztuki, który nazywamy nowym ekspresjonizmem. Ekspresjonizm to jest taka sztuka awangardowa XX-wieczna, która za cel stawiała sobie takie uwolnienie ludzkich emocji. No ale rzeczywiście jest tak, że on miał różne odsłony, również w malarstwie amerykańskim, tam jest kilka bardzo ciekawych takich późniejszych ekspresjonizmów. Jednym z tych ekspresjonizmów amerykańskich jest nowy ekspresjonizm. Jego przejawem jest również sztuka basket. No i wreszcie ostatnia rzecz. Jakbyśmy się dobrze przyjrzeli temu obrazkowi, to zwrócimy uwagę, że Basquiat ozdabia tą swoją Monalizę. Oczywiście ozdoba w sztuce, która jest manifestacyjnie antypiękna, należy rozumieć słowo ozdoba ironicznie. To są wszystko rzeczy, które są wzięte z banknotu dolarowego. A to daje nam jakby kolejny taki ważny element, to znaczy, że ta sztuka nowoczesna, ona bardzo często właśnie jest wprzęgnięta w jakieś takie mechanizmy konsumpcji, rynku itd., itd. No to tutaj Andy Warhol, ten, który bardzo mocno gdzieś tam wywindował Basquiata do rangi takiego góra nowej amerykańskiej sztuki. No znany był z tego, że jako pierwszy odkrył dla siebie właśnie ten taki konsumpcjonizm amerykański jako źródło sztuki. Ale to jest troszkę inna historia. Tak czy inaczej, Mona Lisa Basquiata zostawiam wam do przemyślenia. Dziękuję bardzo.